Cześć, z tej strony Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na wspólne przygotowanie, może nie tyle posiłków, co dodatków, surówek, sałatek sezonowych do posiłków, bo wiem, że spodobało Wam się wspólne gotowanie, także znów witam się z Wami w mojej kuchni, ale będę też miała dla Was naprawdę mega niespodziankę, także zapraszam na odcinek. Moi drodzy, zanim przejdziemy do wspólnego gotowania, to chcę Wam powiedzieć o mega promocji, bo obecnie trwa Black Week, Black Friday i u mnie na kanale też postanowiłam, tym bardziej, że dostałam trochę pytań na ten temat, czy będą jakieś promocje, więc postanowiłam zrobić dla Was promocję, więc możecie sobie już za chwilę wejść w linki, które są w opisie filmu i tam wszystkiego dokładnie się dowiecie. To na pewno jest najlepsza cena promocyjna, jaka kiedykolwiek była i pewnie będzie. Także proszę, zapoznajcie się z tym. Są tam moje kursy Keto Start i Keto Redukcja, czyli obydwa te kompleksowe programy wejścia w stan ketozy, a później odchudzania już na keto. Natomiast dodatkowo dzisiaj jest premiera mojego jadłospisu. Jadłospisu, który dla Was przygotowałam, dwutygodniowego. Mamy jadłospis na 14 dni, który można wybrać w trzech opcjach. Opcji 1500 kilokalorii, 1800 kilokalorii i 2100. Każdy ten jadłospis jest bardzo dobrze zbilansowany dla diety ketogenicznej, ale także pod kątem mikroelementów, czyli nie tylko makro, czyli dobre białka, tłuszcze, węglowodany, ale również mikroskładniki, pełne wartości odżywczych. Co ważne, jest to jadłospis jesienno-zimowy, czyli sezonowy. I dzisiaj też właśnie w odcinku sobie sezonowo będziemy gotować, bo moi drodzy, zarówno pod kątem takiego dbania o naszą planetę, czyli ekologii, że po prostu jemy to, co mamy w zasięgu ręki, bo wtedy jakby ten transport, przynajmniej te koszty transportu nie są tak duże i po prostu jest to dużo lepsze dla naszej planety, to jest to też dużo lepsze dla nas. Dlatego, że po pierwsze, podczas właśnie drogi, którą dany produkt musi do nas przebyć, on traci wartości odżywcze. Ale dodatkowa rzecz jest taka, że my żyjąc w danym rejonie, w danym klimacie, w danym środowisku, dla nas dużo bardziej naturalne jest jedzenie tego, co mamy wokół siebie i co ważne, tego, co w danym momencie mamy wokół siebie, czyli właśnie jedzenie zgodnie z porami roku, sezonowo. Ja już wielokrotnie Wam o tym mówiłam. Dlatego też teraz, jesień, zima, to jest taki czas, kiedy pewnych warzyw, owoców nie ma w Polsce, ale pewne są i właśnie z tego powinniśmy korzystać. I dzisiaj będziemy gotować z kiszonkami, przygotujemy trzy różne dania z kiszonek, ale nie tylko kiszonki są sezonowe. I ja właśnie chcę Wam powiedzieć, co możecie znaleźć w tym jadłospisie. W każdej opcji kalorycznej mamy trzy posiłki. Śniadanie, lunch i obiadokolację. Możecie sobie tak naprawdę to dowolnie zmieniać. Są też czasem takie zamienniki, czyli właśnie na lunch możecie sobie, jeżeli nie jecie trzech posiłków, możecie sobie na przykład wybrać tutaj moją ulubioną chyba na ten sezon rozgrzewającą kawę z MCT. Nie jest to taka standardowa kawa kuloodporna, bo ja też nieraz mówię, że kawa kuloodporna no, jest spoko na ketoadaptacji, ale tam zazwyczaj jak ktoś wlewa po prostu masę tłuszczu typu masło czy śmietana 30, no to jest to taka bomba kaloryczna, po prostu napełniona tłuszczami nasyconymi, więc na dłuższą metę nie jest to najlepsza opcja. A w tej rozgrzewającej kawie z MCT mamy dodatkowe smaki, mamy właśnie spalacze tłuszczu, mamy podkręcenie energii i takie dla nas kognitywne właśnie korzyści. I możemy na przykład sobie ją z orzechami, czyli z taką orzechową przekąską przegryźć, ale są też, słuchajcie, zupy.
są zupy kremy, są nie tylko zupy kremy, które są bardzo dobrze zbilansowane właśnie pod kątem też makroskładników, bo nieraz nawet boimy się tych zup, bo tam jest dużo węglowodanów. To jest bardzo dobrze zbilansowane i co ważne, to jest szybkie, bo bazuje właśnie na rosole, które ja polecam zawykować, przygotować, ale to też wszystko macie opisane w tym jadłospisie i w ten sposób, mając jakby tą bazę, którą też można sobie przygotować w inny sposób, również wegetariański, jeżeli ktoś jakby nie chce rosołu, to tak naprawdę zrobienie wtedy takiej zupy zajmie nam dosłownie 10-15 minut, a możemy ją mieć na kilka dni. O właśnie, i tutaj też w tym jadłospisie niektóre przepisy, na przykład szczególnie te obiadowe, kolacyjne, jeżeli są takie, że one są smaczne też drugiego dnia, to rzeczywiście macie je rozpisane na 2 dni, żeby to gotowanie przyspieszyć, bo ja nie jestem zwolenniczką stania w kuchni nie wiadomo ile i też staram się, żeby jadłospisy, które przygotuję dla moich podopiecznych, też właśnie były na tyle, na ile to możliwe, szybkie i proste, ale oczywiście mamy tutaj naprawdę całą gamę tych różnych sezonowych produktów. I już Wam mówię, jak to wygląda. Już pierwszego dnia na przykład mamy jarmuż i ja wiem, że wiele osób nie lubi jarmużu, bo im on nie smakuje, a jednak jarmuż jest mega zdrowy i jest sezonowy, właśnie teraz jest świetny zarówno w jesieni, jak i w zimie. Ja mam w ogrodzie jarmuż i on nawet w zimie jeszcze mogę zrywać gałązki sobie jarmużu, bo on bardzo fajnie tutaj zimuje w naszym klimacie, ale osoby, które nie lubią jarmużu, uważam, że mimo wszystko powinny spróbować go w ten sposób, w jaki Wam proponuję, bo on jest wtedy taki chrupiący i słuchajcie, to są moje, po prostu nawet moje dzieciaki, które ostatnio robią się coraz bardziej wybredne, bardzo ten jarmuż właśnie w takiej chrupkiej formie lubią. Także mamy jarmuż, mamy buraki, których wiele osób się boi, ale jednak również je możemy sobie skomponować w posiłku. U mnie akurat będzie tutaj pierś z kurczaka z buraczkami w cynamonie. Bardzo szybki przepis i co ważne, cynamon, tutaj Wam podpowiem, jest taką przyprawą, która pozwala obniżać nam i regulować glikemię. Dlatego połączenie buraka z cynamonem, nie dość, że jest przepyszne i ja ten przepis mam od jednego szefa kuchni, to dodatkowo właśnie pozwala nam zapobiegać tym skokom cukru, więc to też jest bardzo fajna sprawa. Krem grzybowy, mamy tutaj różnego rodzaju surówki, czyli kapusty, te kapustne warzywa, które są fantastyczne, mamy zarówno na ciepło, jak i na zimno, na przykład w postaci takiej keto surówki kolesław. Mamy oczywiście brokuła, mamy kalafiora, mamy kiszoną kapustę, zaraz zresztą o kiszonkach będzie znacznie więcej. Słodkości nie dawałam Wam za dużo, ale są takie akcenty. Na weekend mój jeden z ulubionych przepisów na keto muffinki cynamonowe, ja sama już go bardzo dawno nie robiłam, a cieszyłam się popularnością, jak go po raz pierwszy wrzuciłam do siebie na media społecznościowe, także też zamierzam sobie w najbliższym czasie te muffinki właśnie takie korzenne, cynamonowe, pyszne, na zimę po prostu fantastyczne przygotować i Wam też polecam. Mamy też moją sławną konopiankę, to jest jedyne takie a la słodkie śniadanie, ale są też naprawdę bardzo szybkie śniadania, czyli na przykład bułki, które możemy po prostu ze sobą zabrać na wynos i jest to też bardzo prosta forma przygotowania tego, jeżeli potrzebujemy, ale jak mamy czas, to możemy na przykład właśnie sobie zrobić z warzywami sezonowymi chociażby szakszukę. I jeszcze tutaj zerkam na drugi tydzień, bo mam tutaj właśnie ten jadłospis dla Was. Mamy znowu sałatki takie bardziej zimowe z użyciem tej naszej kapusty. Mamy pyszny krem z dyni. Wrzuciłam Wam w ten jadłospis też właśnie dynię, która ma dość dużo węglowodanów, ale też bardzo fajnie ją można skomponować z różnymi dodatkami, czy to w sałatkach, czy to jako główna część, czy dodatek do mięsa, czy ryby. Także tutaj też macie te moje propozycje. Znalazła się tu nawet brukselka w jednym daniu, którą ja zawsze mówiłam, że nie lubię, a teraz jak mi ją teściowa, która też bardzo, bardzo dobrze gotuje, przygotowała, to postanowiłam, że ja może tą brukselkę po prostu Wam tutaj wrzucić, bo ona mi posmakowała i naprawdę jest pyszna, a jest też pełna wartości odżywczych. Mamy oczywiście naszą wspaniałą cukinię, bakłażana, mega sałatkę z pieczonego buraka i sera koziego. Jeżeli jakiś składnik Wam nie pasuje, bo na przykład ktoś nie lubi sera koziego, chociaż ja uwielbiam, to można sobie też to zamienić po prostu na inny. Czy jeżeli jakieś mięso czy ryba nie macie akurat go, czy nie chcecie go jeść, również możecie to sobie pozamieniać i traktować ten jadłospis jako taką inspirację, która pomoże Wam troszeczkę szerzej spojrzeć na nasze keto, bo
w ostatnim filmie o warzywach na keto właśnie mówiłam o tym, że warto jakby jak najbardziej jeść różnorodnie. Nie tylko dlatego, że za chwilę nam się takie mega proste keto może znudzić, ale też dlatego, żeby zadbać o swoje zdrowie, bo między innymi nasz mikrobiom, czyli nasze jelita, nasze bakterie w jelitach, to co się tam dzieje jest mega ważne, bo to wpływa zarówno na nasze zdrowie, na naszą odporność bardzo, ale także na to, jak funkcjonuje nasz mózg i nawet na to, jakie mamy samopoczucie. To, co się dzieje w jelitach, to już jest potwierdzone naukowo, mam nadzieję, że o tym wiecie. Też nieraz o tym mówiłam, ale co ważne, nasz mikrobiom lubi i wręcz potrzebuje różnych warzyw. I to nie ogórka kiszonego cały czas, ale różnorodnych warzyw. My powinniśmy ich w przeciągu tygodnia jeść dużo więcej niż zazwyczaj jemy, bo często koncentrujemy się na dwóch, trzech, czterech jakichś warzywach, a nie jest to tak bardzo zróżnicowane, dlatego mam nadzieję, że ten jadłospis będzie dla Was właśnie taką inspiracją i Wam w tym pomoże, tym bardziej, że właśnie jest mega sezonowy. I sezonowo dzisiaj również chciałam Was wszystkich zachęcić do skorzystania z kiszonek. Kiszonki mają mega właściwości probiotyczne, kilka filmów moich już było o tym. Jeżeli tylko komuś nie szkodzą, bo są takie szczególne przypadki, kiedy zarówno duża ilość warzyw, jak i kiszonek nie jest zbyt wskazana, ale jeżeli się dobrze z nimi czujecie, to warto naprawdę po nie sięgać, być może samodzielnie sobie przygotowywać albo po prostu kupować. I jeżeli kupujemy, to pamiętajmy o tym, żeby to były produkty kiszone, a nie kwaszone, czyli żeby w składzie czy to ogórków kiszonych, czy na przykład kapusty kiszonej była najlepiej tylko był ten produkt, to warzywo, i sól, ewentualnie woda, żeby tam nie było żadnych innych dodatków, bo wtedy proces kwaszenia jest zupełnie inny niż kiszenia i kiszonki są zdecydowanie zdrowsze, a w samej nazwie niestety obecnie w Polsce producenci mogą powiedzieć, że to jest na przykład kapusta kiszona, a tak naprawdę będzie ona po części kwaszona. Więc zawsze pamiętajcie, czytamy skład. Ja Wam dzisiaj proponuję, już przechodząc do wspólnego przygotowywania, sałatkę z pomidora i z ogórka kiszonego, która według mnie jest bardzo fajnym dodatkiem nie tylko do obiadu, ale także na przykład do jakiegoś śniadania i ja nieraz sobie ją właśnie w takim czasie jem. Druga rzecz, którą zrobimy, to surówka z kiszonej kapusty i chcę Wam pokazać, że naprawdę możemy to dobrze zbilansować. Właśnie w moim jadłospisie również są takie propozycje, że nawet jeżeli dodamy marchewkę, czy nawet jeżeli dodamy trochę jabłka, to spokojnie na keto taką suróweczkę możemy sobie dać jako dodatek właśnie do jakiejś ryby czy mięsa, raczej taką obiadową propozycję, chociaż jak ktoś lubi na śniadanie, to ja nie widzę przeszkód. I na koniec coś na ciepło. Polecam Wam bardzo próbować kisić różne rzeczy. Na przykład brukiew jest bardzo fajnym warzywem, które jak zobaczycie można również wykorzystać w kuchni. I słuchajcie, mega prosta sprawa, po prostu podgrzane na ciepło. Fantastycznie smakuje i jeżeli nawet sami nie kisicie, czy to rzodkiewki, właśnie może brukwi, selera, czy wielu innych warzyw, to możecie po nie sięgać. Ja Wam też podrzucę link, ponieważ sama, nie ukrywam, nie kisiłam. Akurat kapustę i ogórki zazwyczaj biorę od mojego taty, bo mój tata i babcia według mnie robią najlepsze kiszonki i póki się ze mną dzielą, to korzystam. Ale pozostałe właśnie kiszonki mam ze sklepu, z eSuperfood, także tam też sobie możecie zerknąć i wypróbować tego typu nowości, bo ja, tak jak mówię, im szersza ta gama, tym nasz mikrobiom szczęśliwszy, zdrowszy, a nam to keto służy długofalowo, bo taki też jest mój cel, że jakby nie jestem na keto przez chwilę i potem sobie już wychodzę, tylko jest to jeden ze sposobów na nasz styl życia, na nasze odżywianie przez długi czas, ale właśnie warto zadbać o to, żeby to było zdrowe. No dobrze, moi drodzy, bo ja się tu rozgadałam, a mieliśmy gotować, także gotujemy. Check the mic and make sure it sound right, boys.
sound right, boys. Sound right, boy. Jak widzicie, można to naprawdę zrobić prosto, szybko. No i tego nie sprawdzicie na ekranie, ale naprawdę jest smacznie. Sprawdźcie to proszę w waszych kuchniach. Moi drodzy, ja wam dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że te kuchenne inspiracje wykorzystacie u siebie. I zapraszam was do opisu filmu. Tam link z nowym jadłospisem, z mega promocjami, które naprawdę trwają tylko w tym tygodniu, więc warto skorzystać. Dzięki, pozdrawiam ciepło, do zobaczenia, cześć!